A teraz, jak Państwo widzą, już pełny skład orkiestry symfonicznej i muzyka filmowa. Trzeci koncert, o którym już wspominałem, 9 grudnia, będzie wypełniony wyłącznie muzyką filmową Wojciecha Kilara, ale teraz będziemy właśnie już na zakończenie dzisiejszego koncertu słuchać filmowej muzyki Kilara z jednego filmu, filmu Andrzeja Wajdy, Pan Tadeusz. Wojciech Kilar to kompozytor kilku nurtów różnej muzyki. Muzyka symfoniczna, muzyka awangardowa prezentowana na warszawskich jesieniach. Bardzo ważny nurt jego twórczości to muzyka religijna, jako że był to człowiek głębokiej wiary. No i właśnie muzyka filmowa w tej dziedzinie okazał talent wielki, doceniony w całym świecie, bo nawet i w Hollywood, w krajach zachodniej Europy. Muzyki tej skomponował bardzo wiele, 100 kilkadziesiąt filmów zilustrował muzyką. I wśród polskich reżyserów był szczególnie ceniony, takich jak Kazimierz Kutz, Tadeusz Konwicki, Wojciech Has, Krzysztof Zanussi, Sylwester Chęciński, na przykład Sami Swoi, ten film Nieśmiertelny, to właśnie z muzyką Kilara. No, mógłbym tutaj bardzo dużo wymieniać, także ilustrował filmy Andrzeja Wajdy. Bardzo cenił Andrzej Wajda właśnie twórczość Kilara, Ziemia Obiecana, Sługa Cienia, Kronika Wypadków Miłosnych, Korczak. I do tej długiej listy w 1998 roku doszła muzyka do filmu Pan Tadeusz. Muzyka świetnie ilustrująca ten przebieg tekstu 13-spłoskowego, odpowiednio rytmiczna, ale okazała się tak świetna, że nie tylko służąca ilustracji filmowej, ale oddzielona od filmu i nagrana na płytę, suita z tego filmu muzyczna okazała się niezwykle udana i zdobyła status platynowej płyty. Oby właśnie tej suity, wybranych fragmentów z muzyki, z filmu Pan Tadeusz posłuchamy za chwilkę. Jest to suita składająca się aż z 10 części. Ja je wymienię. Inwokacja, polowanie, echo, świątynia Dumania, mrówki, Tadeusz i Zosia, rok 1812, śmierć Jacka, Soplicy, kochajmy się i ostatni fragment, polonez. 10 fragmentów. Zachowajmy zwyczaj sal koncertowych, że jeżeli całość składa się z kilku części, to między częściami nie bijemy brawa. Jeśli się Państwo pogubią z tym, w tych wszystkich, bo tylko raz wymieniłem te części, to łatwo będzie poznać, kiedy będzie koniec, bo poloneza to już wszyscy znamy. I ten polonez Kilara stał się niezwykle popularny, zastąpił poloneza Pożegnanie Ojczyzny Michała Kleopasa Orlińskiego na studniówkach i bardzo chętnie jest wykonywany na koncertach. I właśnie polonez kończy tę suitę. Ta 10-częściowa suita z muzyki do Pana Tadeusza, do filmu Andrzeja Wajdy, oczywiście muzyka Wojciecha Kilara, to już będzie zakończenie dzisiejszego koncertu i tą suitą pożegnają już Państwa wykonawcy, czyli Orkiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku pod gościnną dziś dyrekcją Marka Wroniszewskiego, a ja zapowiadając ten ostatni utwór, już bardzo serdecznie Państwu dziękuję za tak miły i ciepły udział w dzisiejszym koncercie. Na wszystkie następne wydarzenia muzyczne serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Czy ma Pan dobre podejście do muzyków, do ludzi? Staram się mieć dobre podejście i oczywiście no, każdy ma gorsze czy lepsze dni, natomiast wszyscy jakby pracujemy na jedno wspólne dobro, jak to się w piłce mówi, wszyscy gramy do jednej bramki, tak? I cały, że tak powiem, zespół jest od tego, żeby razem coś zrobić i w momencie takim, kiedy jest przekonanie, że robimy coś wspólnie, że robimy coś dobrze i z przekonaniem, no owocuje tym, że te koncerty wychodzą dużo, dużo lepiej.
pana biografii możemy dowiedzieć się m.in., że od 2017 roku, przez 5 lat, nie wiem czy to jeszcze jest aktualne, był pan związany z Polską Orkiestrą Sinfonia Juventus w Warszawie. Imienia Jerzego Semkowa, tak. Przez 5 lat rzeczywiście po wygranym konkursie na stanowisko asystenta dyrygenta podjąłem pracę właśnie w 2017 roku. Potem zostałem kierownikiem orkiestry, po czym awansowałem na stanowisko zastępcy dyrektora i funkcję tą pełniłem do sierpnia tego roku. Podjąłem decyzję razem z przyjacielem i dyrektorem, swoim szefem Piotrem Baronem, że no, nadszedł czas na mnie, żeby jednak spróbować czegoś innego. 5 lat bardzo intensywnej pracy, pracy z młodymi ludźmi i pracy w dość specyficznych warunkach, ponieważ Sinfonia Juventus jest zespołem, gdzie muzycy pracują do 30 roku życia. Absolwenci i studenci. I studenci, tak. To są i studenci, i absolwenci uczelni, natomiast młodzi ludzie, którzy wiadomo, że przychodzą do orkiestry tylko na pewien moment. Jest to dla nich taki okres troszeczkę przedłużenia studiów, doskonalenia pracy zawodowej w orkiestrze. I rotacja, która następuje w zespole, no jest naturalna, jest bardzo szybka czasami i to powoduje dość duże problemy, znaczy problemy, wyzwania związane z tym, żeby jakby cały czas orkiestra była spójnym zespołem, tak? No bo jeżeli mamy sytuację, gdzie co średnio co pół roku wymienia się około 20 osób, tak? Co stanowi jakąś 1/4, 1/5 orkiestry, to tak naprawdę ta orkiestra od początku musi ze sobą nauczyć się współpracować. Taka praca jest bardzo wymagająca pod względem i artystycznym, i organizacyjnym. A tutaj też muszę zwrócić uwagę, że nie tylko w instytucji zajmowałem się sprawami artystycznymi, ale również pomagałem, no i jako zastępca dyrektora do spraw ogólnych też musiałem, że tak powiem, wszystkie rzeczy i kadrowe, i związane z prowadzeniem instytucji też to wszystko robić. No i po 5 latach dostałem troszkę zadyszki i sam stwierdziłem, że no 40 na karku, w tym roku również no 40 lat skończyłem i stwierdziłem, że chcę spróbować czegoś innego, chcę spróbować troszeczkę na własną rękę, bardziej pójść jednak w tą sferę artystyczną i się na tym skupić, a prowadzenie instytucji przynajmniej na jakiś czas sobie odpuścić. Thank you.
spośród całej historii muzyki, wszystkich utworów i kompozytorów, którzy tę muzykę tworzyli, pisali, czy są takie utwory, które są naprawdę w takiej liście top, tam top 10, top 10 i to są utwory, które pan lubi najbardziej i chciałby je wykonywać, może żeby orkiestra, którą pan prowadzi, aby je wykonywała najczęściej i pan poprowadzi wtedy najchętniej taką orkiestrę, która taki repertuar, który pan lubi, wykona. To znaczy, ja powiem tak, nie mam jakiegoś specjalnie ulubionego, czy jednego kompozytora, czy okresu, czy jakiegoś utworu. Jest wiele utworów, które chciałbym z orkiestrami zrealizować. Już część swoich marzeń już spełniłem, tak? Bo jest część rzeczy, które już udało mi się z orkiestrą zrobić. Natomiast ja myślę, że za każdym razem dla mnie nowa partytura, jakaś rzecz, która przychodzi nowa, jest pewnym wyzwaniem, jest przygodą, tak? Bo z jednej strony znamy mniej więcej utwory, które są w repertuarze, które się pojawiają, no, obcując, że tak powiem, w tym świecie, słuchając muzyki, to jest wszystko znane. Natomiast jakby druga strona utworu otwiera się w momencie, kiedy zapoznajemy się z partyturą, kiedy rzeczywiście te wszystkie tajniki, które są w tym utworze zawarte, rozkładamy najpierw na czynniki pierwsze, czyli harmonie, wszystkie melodyczne rzeczy, przygotowujemy się do utworu pod względem też teoretycznym, bo jestem, że tak powiem, powinno to tak być i mam nadzieję, że to jest u wszystkich, że jakby podchodząc do pracy nad danym utworem, doszukujemy się kontekstów w historii powstania utworu i dowiadujemy się o kompozytorze, jakby, żeby zrozumieć utwór, musimy znać kontekst, w którym on powstał. Najpierw staram się, o ile czas na to pozwala, żeby nad utworem pracować przy fortepianie, rozkładać sobie wszystko na czynniki pierwsze i potem dopiero mając to wszystko jakby z tych wszystkich fragmentów porozrzucanych, składamy, budujemy jakąś koncepcję utworu. Myślę, że za każdym razem jest to olbrzymia przygoda. W zależności od tego i tutaj nie ma reguły, no wiadomo, że utwory o dość dużej obsadzie wykonawczej są najbardziej skomplikowane w momencie, kiedy mamy chór, kiedy mamy solistów, kiedy mamy olbrzymią orkiestrę, jest to bardziej skomplikowane i wymaga więcej czasu niż utwory na mniejsze składy. Natomiast też można w tych utworach mniejszych wiele ciekawych rzeczy znaleźć i mieć z tego naprawdę olbrzymią frajdę.
zazwyczaj i często mi się to zdarza, pytam artystów, którzy tutaj przyjeżdżają do Słupska, o taki moment prawdy, moment przełomowy w życiu artystów, artysty, no, po którym już wiedzieli na pewno, że ta muzyka będzie ich życiem, częścią ich życia i taki moment, który ugruntuje, takie wydarzenie, które ugruntuje no, decyzję, choć u Pana to wszystko naturalnie, to skoro rodzina, więc może tego momentu prawdy nie musiało wcale być, ale tak patrząc w biografię, no to chyba ten konkurs dyrygencki imienia Grzegorza Fittelberga w Katowicach. Tak, znaczy no to na pewno był moment taki, który, tak jak i każdy konkurs. Półfinalista i laureat. Tak, to jest tak jak... Międzynarodowy konkurs, powiedzmy. Tak, to jest jak dla każdego muzyka, no konkurs jest pewną trampoliną do tego, żeby dalsza kariera gdzieś rozkwitła i dała kolejne możliwości na to, żeby mieć koncerty, żeby jakoś istnieć, nagrywać płyty. Rzeczywiście konkurs Fittelberga był jakby dla mnie też taką trampoliną, gdzie no zacząłem w tym świecie dyrygenckim funkcjonować, tak? No bo wcześniej oczywiście skończyłem studia. Lat, jak ja to mówię, wziąłem pałkę do ręki. Skończyłem studia mając 34 lata, bo udało mi się w 4 lata skończyć studia i zaraz po roku był ten konkurs Fittelberga. Jakby się załapałem na samą końcówkę, bo konkurs ma limit wiekowy do 35 roku życia i ja się akurat w tym ostatnim momencie złapałem, że mogłem w konkursie wystąpić. I rzeczywiście no, konkurs oprócz tego, że dał jako nagrody to, co najważniejsze dla nas, dla muzyków, czyli koncerty, czyli możliwość zaistnienia w różnych orkiestrach po konkursie. Natomiast no, to jest też to, że to jest taki moment, kiedy człowiek dostaje szansę i pytanie, czy tą szansę wykorzysta, czy nie. Bo bardzo często bywa tak, że osoby po konkursach dostają propozycje koncertowe i gdzieś, czy to dyrygenci jeżdżą do orkiestry, czy soliści, no też mają koncerty z orkiestrami. Teraz pytanie, czy tą szansę się wykorzysta, czy nie. Czy złapie się pewien kontakt z orkiestrą, czy orkiestra będzie chciała dalej z daną osobą współpracować, tak? Bo to jest też bardzo ważna rzecz, żeby orkiestra, zwłaszcza dyrygenta, zaakceptowała. Bo jeżeli tej akceptacji nie ma i pojawia się konflikt, no dość trudno jest potem, żeby jakby drugi raz, czy trzeci, czwarty, piąty gdzieś wrócić w momencie takim, kiedy jest opór. Pan na pewno swoją szansę wykorzystał, potrafi Pan porozumieć się z muzykami, ale także, co potwierdza, że wszystko jest dobrze, jest Pan na dobrej drodze, no cały czas jest Pan w różnych miejscach, w różnych orkiestrach, prowadzi Pan w różnych miastach. Nawet wynotowałem sobie, że niedawno był Elbląg, tam koncert z małżeństwem flecistów, Łukasz Długosz, Agata. Tak.
Kielar Długosz w Poznaniu, w auli, w sali Akademii Uniwersytetu Adama Mickiewicza też był koncert, z tego co tutaj mam wnotowane. W Warszawie także, w studiu koncertowym imienia Witolda Ludosławskiego, tak? Więc no cały czas coś się dzieje i no, no jest co robić, na to wychodzi. Jest co robić i też muszę powiedzieć, że ta moja decyzja o rezygnacji z pracy w Polskiej Orkiestrze Symfonia Juventus imienia Jerzego Selsemkowa. Znaczy współpracuję z orkiestrą dalej, natomiast troszeczkę w innym charakterze. Jako pierwszy dyrygent i zajmuję się tylko i wyłącznie sprawami związanymi, znaczy no sprawami artystycznymi, co daje mi możliwość tego, żeby właśnie w tej chwili troszeczkę rozszerzyć działalność swoją koncertową, mieć troszeczkę więcej czasu na to, żeby móc się przygotować do koncertów, gdzieś pojechać, gdzieś zadyrygować.